z klasy 6B, które się nam zaprezentują, są już na rozprężalni i czekają, aż Gerard z kolei uniesie swój kciuk w górę i pokaże go Bartowi, żeby wprowadzić naszych zawodników na ring. We are now waiting for Gerard to show us that he is ready to see the horses in the arena. Are we ready? We're ready! Excellent! A zatem zaczynajmy! Zapraszamy ogiery z klasy 6B, sponsorowanej przez Flaxman Arabians z Holandii. Class 6B, Senior Male. Class sponsored by Flaxman Arabians from the Netherlands. Well, from Belgium. The owners are from the Netherlands.
Postanowiliśmy ogłaszać wyniki z lekkim opóźnieniem, żeby nie przerywać potem w połowie, jako że trafiają do nas z lekkim opóźnieniem, ale teraz już jestem gotowy przejść do wyników. Jak Państwo na pewno zauważyli, numer 50 się nam nie pokazał. As I'm sure you realize, number 50 has been withdrawn. That is why I am going to start with number 51. Dlatego też przejdę od razu do numeru 51. A był to Canova. Hodowli i własności Saint-Roch Arabians, a ogier jest po Extern od Carrara. Po Emigrant. It's a stallion by Extern out of Carnara by Emigrant, bred and owned by Saint-Roch Arabians. Typ 18,5, 3,19 i 18,5. Type 18.5, 3 × 19 and 18.5. Głowa 18, 18, 18,5, 18,5, 18. Head 18, 18, 18.5, 18.5 and 18. Szyja 17,5, 18,5, 18, 18 i 17,5. Neck 17.5, 18.5, 18, 18 and 17.5. Kłoda 17,5, 18, 18, 17,5, 17,5. Variant upline 17.5, 18, 18, 17.5, 17.5. Nogi przednie 15,5, 15, 15,5, 16, 15,5. Front legs 15.5, 15, 15.5, 16 and 15.5. Nogi zadnie 16, 15 i 3 razy 15,5. Hind legs 16, 15 and 3 times 15.5. I oceny za ruch 20, 19,5 i jeszcze 3 dwudziestki. And for movement 20, 19.5 and 3 more 20s. Dało mu to łączną notę 89 punktów i 95 setnych. He scores 89 points 95. I przeszliśmy od razu do Cinquantadue 52 numeru, a był to ISXPU po QR Mark od IS Excelsia. Po Mat Kurs Impuls. Zawiało mi i nie mogłem dojrzeć. A jest to ogier hodowli własności Ismerstad pana Nilsa Ismera. Number 52, that was ISXPU by QR Mark out of IS Excelsia by Mat Kurs Impuls, renowned by Ismerstad and Mr. Nils Ismer. And these are the scores for type 3 × 19.5, 19, 19. Za typ 3 × 19,5, 19, 19. Głowa, tak, a nie, nie, takie same noty, 19,5, 19,5 i 3 dziewiętnastki. For head 19.5, 19.5 and 3 × 19. Szyja 19, 19, 18,5, 19 i jeszcze raz 18,5. Neck 19, 19, 18.5, 19, 18.5. Kłoda 3 18, 17,5, 17. Barien top line 3 × 18, 17.5 and 17. Nogi przednie 3 × 15,5, 16, 16. Front legs 3 × 15.5, 16 and 16. Nogi zadnie 15,5, 15 i 3 szesnastki. Hind legs 15.5, 15 and 3 × 16. Ruch 19, 19,5, 19, 19, 19,5. Movement 19, 19.5, 19, 19, 19.5. ISXPU otrzymał od sędziów 90 punktów i tyleż samo setnych, również 90. ISXPU scores 90 points, 90. I już za sekundę będę znał wyniki numeru 53, czyli ogiera Eternal. Jest to ogier po FS Bengali od Ewitacja po Ganges, hodowli własności pana Jana Głowackiego. Number 53, the final senior male in this class was Eternal by FS Bengali out of Ewitacja by Ganges, bred and owned by Mr. Jan Głowacki.
Zabrakło nam, zdaje się, jakiegoś drobnego szczegółu na jednym z arkuszy sędziowskich. We have to sign, I think, one of the documents before we can announce the points. So stay with us. Two more minutes. I can see that Bart is already consulting with one of the judges. And he will be back in our office tent in no time. Bart już poszedł skonsultować się z jednym z sędziów. Nie widzę z kim. Jestem pewien, że za chwilę do nas wróci w podskokach i będziemy mogli ogłosić wyniki konia z numerem 53. I już mam wyniki przed sobą. Za typ 18,5 i 4,19. For type 18.5 and 4 times 19. Głowa. 18,5, 18,5 i 3,19. Head 18.5, 18.5 and 3 times 19. Szyja 18,5, 19, 19, 18, 18. Neck 18.5, 19, 19, 18 and 18. Kłoda. Komplet osiemnastek, body and top line, 18 across the board. Nogi przednie, 14,5, 15 razy 4. Front legs, 14.5 and 4 times 15. Nogi zadnie, 15 i 4 razy 15,5. Hind legs, 15 and 4 times 15.5. Ruch, 19,5, 19, 19,5, 19, 19,5. Movement 19.5, 19, 19.5, 19 and 19.5. To dało mu równe 90 punktów. And he scores an even 90 points. I już znamy wyniki, zarówno Best European, jak i nasze top 3. And we know the winners of this class, both the Best European Horse and Class, as well as the top 3. And here goes. Best European Horse and Class, ES Expo. And here he is. Zapraszamy do nas.
nagrody Best European Horse in Class. To oczywiście statuetka i nagroda pieniężna od Ariela Arabians. The prizes for the Best European Horse in Class are the statuette and a cash prize from Ariela Arabians. No nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę, że Nils i jego syn mają no, głos praktycznie nie do rozróżnienia. And ladies and gents, I don't know if you've noticed, I mean, we have, Alize and I, but Nils and his son sound exactly the same, like they have an identical voice, it's incredible. Nils and Piccolo Nils. Okay, jokes aside, guys, please stay with us because you are the first in this class. And now, let's do it differently maybe. Bart, can we have second place? Okay, let's go! Second place. Na miejscu drugim, Eternal. I trzecia lokata w klasie. And the third place in class. Kanowa. Klasa 6B jest sponsorowana, jak mówiłem wcześniej, przez Flaxman Arabians. Nasza druga klasa ogierów starszych, klasa 6B, prawie dobiegła końca. Class 6B is almost over. We are now witnessing the prize-giving ceremony. And obviously one of the prizes for the horses are vitamins in the form of fresh, delicious, healthy Polish carrots. Jedną z nagród. Po każdej klasie tradycyjnie u nas w Sopocie na hipodromie są świeże, zdrowe karotki. Jak wiadomo, marchewki są bardzo zdrowe. Nie tylko dla koni, dla nas również. Dlatego trzeba jeść witaminy, żeby być zdrowym. Ja tylko przypomnę, jak wygląda nasze top 3 w tej klasie. Miejsce trzecie, third place, Kanowa. Second place, the runner-up, na miejscu drugim, Eternal. I nasz zwycięzca, szósty już dzisiaj, and our sixth winner already today, IS Expo. Guys, let's have a lap of honor in a moment. Alize is ready. Are you ready? Poprosimy o krótką rundkę honorową i będziemy mogli z honorem rozejść się na lunch. Okay, guys, let's do it. Off you go. Gratulujemy zwycięzcom. Congratulations to the winner.